Słuchajcie, jak wiecie, wyszedł nam nowy katalog LEGO i po fatalnym katalogu na pierwsze półrocze tego roku, który w sumie nie do końca wiadomo czym był, mamy drugi i ja już go oglądałem i dzisiaj przejrzę go z wami i opowiem wam o moich wrażeniach, więc... Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. A tak jak mówię, poprzedni katalog, nie wiem, czy to była jakaś pomyłka, bardziej to był folder wyprzedażowy niż faktycznie katalog z nowościami, coś tam poszło nie tak. Dziś w nowym katalogu, bo wiecie, ja go sobie najpierw przejrzałem, gdzieś tam tracąc nadzieję, że jest dobrze, bo bałem się, że LEGO ogólnie tym poprzednim katalogiem to jest taki, wiecie, robi pierwszy krok do tego, by odejść od katalogów papierowych, by nas zniechęcić do tego katalogu papierowego, no ale jednak nie, jednak w tym coś naprawili, chyba jednak grafik, który tam pracuje, teraz wziął się do pracy, także mamy nowy, porządny, dobry katalog i stwierdziłem, że ja go sobie z wami przejrzę, bo wiem, że lubicie takie przeglądy, wiem, że większość z was już ten katalog widziała, ale wiem, że lubicie posłuchać, co ja o nim sądzę, więc sobie pogadamy o czym, co o nim sądzę. Nie mam go jeszcze w wersji papierowej, nie wiem, jak on się składa. Składa? Wiem, moi drodzy, doskonale, że coraz mniej ludzi czyta książki, szczególnie te w formie papierowej, ale nie wiem, czy... Pytam o skład dlatego, że nie mam go w wersji papierowej i jestem ciekawy po prostu, jak on się będzie składał, ale żeby nie było, to wam pokażę. Tak, istnieje coś takiego jak skład. Ja nie wiem, czy nie robię na odwrotnej kamerce. Istnieje coś takiego jak skład książki, a nie mówię o tym bez powodu. A mówię o tym dlatego, że już 7-8 wrzesień we Wrocławiu szykuje się bardzo ciekawy event, fajnie się składa, no właśnie, wiecie, skumaliście, że tam się składa i tu się składa. I wy oczywiście klockowie, jeżeli macie dość tych samych bliźniaczych eventów, gdzie na plakacie widnią non-stop te same osoby, to tu wam obiecuję, że będzie inaczej. Jako jeden ze współorganizatorów wraz z pozostałymi ludźmi z LEGO Master zrobimy właśnie taki event 7-8 września, co ja będę drugał, zajrzyjcie sobie na stronkę. A jeżeli powiecie mi, klockoza, bo nie mam hajsu, mam tylko dychę w portfelu, to ja ci powiem, nie martw się, dycha wystarczy. Tymczasem koniec, hashtag autopromocja, no i jedźmy moi drodzy z tym katalogiem, no bo pewnie tu i tak będzie dłuższy film, więc... Co mnie bardzo zdziwiło, mamy na okładce znów Dreams. Czemu mnie to zdziwiło? Ponieważ, nie oszukujmy się, ale ile serii dostało całą okładkę? Wiecie, ja nie mówię tu na przykład o LEGO Movie, bo to poniekąd była też promocja tam jakiegoś filmu, tak samo było z Batmanem, ale poza Dreams, okładkę chyba całą dostał tylko Nexo Knight, ale jednorazowo. Hidden Side chyba nie dostał całej. Ninjago dostał, ale tymczasem Ninjago dostał dwa albo trzy nawet być może, ale tymczasem mamy do czynienia właśnie drugi raz w historii, że ktoś dostał drugi raz całą okładkę. Niestety boję się, że to wynika z tego, że no serii nie wiedzie się najlepiej, czego nie rozumiem troszkę, ale bo jest naprawdę fantastyczna i w tym roku chyba mocno na nią postawię. Natomiast dostaliśmy ją znów na okładce i znów dostaliśmy ją również na pierwszych stronach, co dotychczas się nigdy w historii nie zdarzało. Jesteśmy przyzwyczajeni, że na pierwszych stronach jest normalnie duplo, tu tymczasem dostajemy na pierwszych stronach właśnie to Dreams, mamy spis treści, żadnego wstępu, nic do nas nie mówią, mówią spis treści i Dreams, jakby. No na fale Dreams bardzo mi się podoba, te postaci, znów Big Fig, nie jestem fanem Big Figów, ale to mi się podoba. Widzę go bardziej jako wroga dla Hulka, ale mimo wszystko podoba mi się Astrid, czyli kolejna osoba z niepełnosprawnościami, która gdzieś porusza się na wózku. Piaskin to w ogóle jest mistrzostwo, zestaw z Piaskinem to w ogóle jest mój must have i to jeden z pierwszych. Fajny jest ten podział, wiecie, że powstały evil wersjony i tak dalej. No i fajnie zapowiada, znów poznajemy bohaterów, w sensie jakbyście teraz dopiero weszli do LEGO. Bardzo podoba mi się też to w nowych Dreamsach, że mamy tutaj, wiecie, bo ja od dawna mówię o tym, że bardzo podobają mi się kreatory. Czemu? Bo są moim zdaniem takim właśnie tym, co najważniejsze w LEGO, czyli jakby proszą, pokazują nam opcje, możemy sobie ten zestaw przebudować, zrobić coś z niego więcej, bo to jest zestaw klocków, a nie zbudować i postawić na półkę. I tutaj dostajemy to samo, bo właściwie mało która seria poza właśnie kreatorem to ma, a tu w Dreams, jak widzimy, mamy alternatywy. I powiem szczerze, na przykład, bo są rzeczy, które mi się nie podobają, na przykład zwierzaki ze snu Easy są ok, ale bardziej bym zbudował właśnie w formie tego, powiedzmy, żółwia, czy tego ptaka, no bo znaczy, generalnie jest zbudowany, ale trochę czteroplusowy, nie? Jakby z dużych elementów pobudowany. Ten mech też taki, powiedziałbym, średni, ale... No tak średnio bym! Mechy się dobrze sprzedają, nie oszukujmy się. Natomiast ten ptak mnie ciekawi, bo to jest poniekąd fajna opcja, żeby zdobyć sobie, wiecie, te postaci niektóre tutaj. Bardzo podobają mi się oczywiście te jastrzębie, czy to nie jest. Te rzeczy w klepsydrach bardzo mnie ciekawią, nie wiem, czy są jakieś sny, koszmary i tak dalej pozamykane, ale pełno fajnych elementów. Natomiast nie oszukujmy się, ten tutaj ptasiur jest to po prostu taka tańsza wersja tego dużego ptasiura. Odnośnie tego dużego ptasiura, on mi się oczywiście bardzo podoba, ale ja bym go wolał po prostu w wersji tej chatki. Gdyby mi wydaje ten zestaw, po prostu taką chatkę na nóżkach, wiecie, takie to trochę baśniowe, takie to trochę...
a wiecie, jak Baba Jaga i tak dalej, to ja bym na pewno wziął ten zestaw. Tymczasem, no kurczę, jakoś wielkim fanem tego nie jestem, ptasiura. Natomiast podoba mi się na pewno ten T-Rex, oczywiście go nie kupię, ale podoba mi się, bo właśnie dzisiaj przyszedłem sobie Horizona, on mi się z oczywistych względów kojarzy z Horizonem. Zresztą podobnie jak ten krokodyl tutaj też, nie? On mi się też kojarzy z Horizonem, którego cię przeszedłem. Natomiast myślę, że na któryś ze z tych zestawów się skuszę, chociaż on też jakby składając z wielkich elementów, czy ten kocur, czy to, podoba mi się, bo wiecie, przypomina też trochę mi tę serię, która jest bardziej takiego Jatamana, o, była taka bajka, was pewnie mało kto kojarzy, ale starsi fanowie pewnie jakiś Joczek i tak dalej kojarzy. Jataman kojarzy mi się właśnie z tą serią, gdzie wiecie, tam dostosowywali pojazd, z którym walczyli, ze złolem, którym aktualnie walczyli i myślę, że któryś z tych dwóch się skuszę. Ten to w ogóle kocur, to mi jakiś właśnie tron przypomina coś takiego, pewnie kupię sobie tą bandę, żeby nie było, ona również alternatywę tutaj ma, no i super, że tak powiem. Natomiast pewnie tylko ten zestaw, natomiast na pewno, i to na pewno, i to nie ma opcji, by było inaczej, kupuję Zamek Piaskina. On jest arcygenialny. Kojarzy mi się z oczywistych względów ten zegar, ta zębatka, z piaskami czasu, trochę Prince of Persia, wiecie, cofanie czasu i tak dalej. To może mieć duży wpływ, wbrew pozorom, nawet na moje KCU, wiem, pytacie o to i tak dalej. Gdzieś tam wróci tylko czasu, no to brak. Genialna, absolutnie, nie tylko postać Piaskina, sama w sobie, piesek, w ogóle ten, ale i mówię sam fakt, ta wieża na pewno w tym roku wleci, to nie ma opcji, bo inaczej balon mam, tego już Pegaza nie potrzebuję, bo mamy z gazetki oczywiście króla. No i gdzieś cały czas jeszcze oczywiście furgonetka musi wlecieć, bo to jest tak na tyle ważny, charakterystyczny zestaw, że no nie da się po prostu inaczej, ikoniczny wręcz. Kupiłem ten statek, zobaczymy jak będzie z hajsem, pewnie mniej niż więcej, ale kupimy go dużo bardziej niż tego ptasiura z poprzedniego, bo tu całokształt mi jakby gra. Poza tym, jak wiecie, ten domek mam, stajnia mi nigdy nie rała, rozważam też statek ten mały, ale mały statek poza. Generalnie fajnie idą zmiany, uważam w tym Dreamsie. Mam nadzieję, że on przetrwa najdłużej, bo to jest naprawdę świetna seria z mega potencjałem do rozwijania, wiecie, świat snów, możemy wszystko. I wolałbym, żeby on podzielił losy Ninjago, czyli trwał dekady, niż Hidden Side'u, Nexonite'u i tak dalej, co tam było jeszcze po drodze. I po dwóch latach się skończył, bo naprawdę, seria jest świetna, chociaż kolorystyką, swą różowością jest aktualnie bardziej friendsowa niż Friendsy, bardziej różowa, bardziej, wiecie, cukierkowata. Co też troszkę szkoda, też troszkę szkoda, ale podoba mi się, że ta kolorystyka jest na tyle spójna, że wiecie, te kolory za 10 lat też, jak powiecie komu, przytoczycie kolory, pewnie z tego to każdy będzie kojarzył, co to była za seria. Dalej mamy już Duplo. Duplo, wiadomo, że was hashtag średnio, więc tu nie będziemy się skupiać. Skupimy się chwilę natomiast na śwince Pepe, która zaraz będzie. Natomiast podoba mi się też to, bo to jest takie trochę, no, kiedyś takie Lego robiło takie rzeczy. Mówimy tu o latach 90, takie śmieszne. To bardziej było, czy to Lego Primo, czy właśnie Duplo, takie budowane rzeczy. I to mi się jak najbardziej podoba. Natomiast Pepe, ja nie wiem, o co chodzi z tą serią. Ale to jest, kurde, no, spójrz na tego misia. Wiecie, jakby prowadzę też kanał z różnym efektem, ale prowadzę. Dużo się o różnego rodzaju, czy alternatywy, czy podróbki obijam. Gdybym to zobaczył w sklepie, bez, wiecie, bez logotypu Lego, zasłaniamy logotyp Lego, nie? To bym powiedział, no podróba, nie? Jakby to ma zupełnie inny klimat trochę nawet niż Lego, zupełnie inny build, zupełnie inne wszystko, ta łódka. Jakby, nie wiem, ale to jest bardziej Duplo niż Duplo, jakby, nie wiem, ja to tylko widzę, czy mi się tylko wydaje. A mam takie wrażenie, że to jest bardziej wyduplowate, no może ten zestaw akurat nie ze sklepem, ale mówię, ta łódka, którą ewentualnie rozważałem, to jest bardziej Duplo niż Duplo. Płetwy w ogóle wszystko, w ogóle, no nie, jakoś tak średnio bym powiedział. A ten misiu, który po prostu wygląda jakby, no, złego grzybka zjadł, no to, no wesoło to jest. Ale kibelek jest fajnie, doceniam. No i te drzewa, no nie, jakoś tak, nie rozumiem tego, że wolał chyba, żeby zwykłe Duplo wydać. Ale to podwozie jest ciekawe na pewno. Lista zakupów. Napiszcie, czy kupicie. Ja jestem bardzo ciekaw, czy kupicie. Dalej, tutaj mówię Duplo was hashtag średnio, więc o tym wiem. Ja sobie czasem coś kupię, mimo wszystko, wy raczej nie. Wciąż na pewno na mojej liście jest akurat tu nie. Czarnoskóra Arielka to na pewno nie jest na mojej liście. O, to jest na mojej liście, właśnie tego szukałem, powiedziałem na tej stronie. To jest przygoda kempingowa, mi się podoba, ze względu na tego fajnego tutaj Wanika, bo może nie kamperka, ale Wanika na obóz. I ten zestaw też jest mocno na mojej liście tegorocznych priorytetów. Po prostu mi się podoba, ale bardziej pod, nie wiem, czy to zdjęcia na Instagrama, czy coś, ten deseń, niż oczywiście jako piękny zestaw. No i tu wchodzimy na 4 plusy, na tej stronie pierwszej oszukujmy się. A tutaj, faktycznie, w ogóle ten zestaw jest jakby mało 4 plusowy, bo spokojnie mogę się do normalnego katalogu, nikt by się nie obraził. Ten jest znowu samo są 4 plusowy i ten by się nie obraził, gdyby wydano mi po prostu tego wielorybka i do niego figurkę. Polibarzek, mamy to, krótko kupuję.
Tymczasem ten statek jakoś tak, no kurde, no, no słabo bym powiedział, słabo tak jakoś, zjeżdżalnia pod wodą sama w sobie to jest, wiecie, absurd. No ten zestaw oczywiście tu dolny każdy ma, to już nie jest nowość, więc pomijamy. Dalej, ciekawi mnie, no właśnie, się wkurzy jak powiedzmy taka Gabi przetrwa dłużej niż Dreams. No bo nie oszukujmy się, to teraz mocno 4 plus, skręcający w stronę w sumie taki miks trochę właśnie 4 plusów z trollsami, skręca mocno w stronę trollsów, ale kusi mnie tekturzątko, bo jest po prostu słodkie. Zwierzątko z kartonu po mleku, wow. Fajna jest opcja, że ten na przykład dach tutaj nam się bierze, może połączyć z tym budynkiem, chociaż pachnie takim trochę, wiecie, odcinaniem kuponu, wiecie, że typu fajnie kupiłeś tu za kilka stów domek, ale żeby był całkowicie czadowy, to jeszcze wydaj kilka kolejnych stów, tam nie wiem, 200 być może katalogowo. Dalej, tu w 4 plusach nic się nie dzieje i może to dobrze, bo te zestawy ze Spidermana są bardziej duplowate niż legowate. Tutaj, dalej, co tu się dzieje ciekawego, fajnie wchodzi fala French, chociaż tu jeszcze nie jest dobrze. Ten dom mi się bardzo podoba, mamy i plac zabaw, taki wiecie, domek trochę jak w Kevinie w samym domu. I sam domek jest okej, ale poczułem na cenę pamiętam, pod 200 czy 2,5 chyba, to wow, powiedziałem, to nie, to odpuściłem. Tu w City nie dzieje się zbyt wiele, no kolejny holownik, to jest co katalog, gdzieś takie coś się przewija. Tutaj żadnych nowości, więc oczywiście żadnych nowości nie omawiałem, bo omawialiśmy to w poprzednich filmach. Jedi Adventures, no właśnie moi drodzy, nie wiem jak wy, a tylko takie szybkie nawiązania, ja sobie oglądam właśnie Akolite. I tak z jednej strony, no nie jest źle uważam, bo ja widzę po miniaturkach, nie oglądam, będę sobie spoilerować filmów na YouTubie, ale... Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Widzę, że mocno zjechany ten serial, jakby okej, okay, są pewne rzeczy, które mocno mnie wkurzają. W sensie wszystkie te młodziki, wszystkie te padawany, to po prostu jak na nich patrzę, to mam przed oczami te wszystkie miski właśnie tutaj Jedi Adventure. Jedi Adventure też nie oglądałem, ale wiem jakby, wiecie, w zarys o co chodzi. Chodzi o kupno młodego widza, no i jakby tam mam wrażenie, że ci po prostu, nie wiem, te dzieciaki tam mnie tak irytują, że hej. Ale poza tym nie uważam, żeby było jakoś źle, nie? Jakby, wiecie, Trinity pokazała lepszą walkę bez mocy niż ten, co się znalazł, jest, nawet źle w głowie, bo mam słowo tego oczywiście. Niż Ezra na opcji planecie, który przeżył tam kilka lat i walczył bez mieczy i nagle Ezra walczy gorzej niż ta babeczka tutaj. Lepsza walka niż w Matrixie 4 była i tak dalej. Nie wiem, co spoko. Podoba mi się, że wchodzą ta stawka, żeby nie było, że mi mówiły taki przekrój, że w ilu... Naprawdę, jak najwięcej, dawajcie jak najwięcej space'u. Oczywiście, czemu nie. Klasik mnie trochę boli, bo nie mam tu żadnej nowości. Oczywiście, klasyki z nowości mamy, coś nowości z klasików, ale one są w sklepach, one są stacjonarne, ale nie ma ich w Lego Store'ach, bardziej o to mi chodzi. Nie ma ich w katalogu natomiast. Tutaj, o, na pewno stół z nowości. U mnie. W ogóle fajnie, że pojawił się nowy ten kalendarz, ale mimo wszystko średni. Magiczny dom Madrigalu, to jest w ogóle jakaś masakra, bo przecież świeżo, jeszcze w poprzednim katalogu, kurczę, był dom Madrigalu, w sensie tam przez dwa katalogi, no w zeszłym roku był. Teraz po prostu zachować trochę tak, wiecie, no fajnie, tamten się sprzedał, to teraz wam sprzedamy dwa razy lepszy, ale dwa razy droższy i tak się spodoba, tego kupicie. Znów trochę skok na kasę. Natomiast na pewno kupię sobie Króla Lwa, to lwiątko, bo jest niedrogie, jest po prostu fajne, jestem wielkim fanem Króla Lwa. Smuci mnie, że ta bajka jest tak niedoceniana, szczególnie przy tym właśnie, wiecie, stuleciu Disneya i tak dalej. Po prostu, bo wiecie, bo tam zginął Mufasa, to od razu bololo. Natomiast ten garb na dupie mnie śmieszy trochę, ale mimo wszystko postawię sobie w salonie, bo będzie fajną, ładną ozdobą. Dalej nowości, takie skrzynki, oczywiście skrzyneczki na biżuterię doceniam. Znów takie, wiecie, trochę okiem, że jakby doc niby podeszło, oni obiecali, że będzie wracać, no to rzucili bransoletki i żeby nie mówili, że nie wraca. I jak najwięcej takich szkatułek jakbym chciał. Chciałbym takie z Gwiezdnych Wojen, kurde, no w sumie ze wszystkiego, nie? No bo czemu by nie? Można w tym, nie wiem, tak jak była kostka, wiecie, Deide, że można kostki trzymać w tej skrzyni i tak dalej. Super, jak najwięcej. A tu kasle dla ubogich trochę. Ta wioska jest absolutnie wysoko też na liście moich priorytetów. Czemu? Bo ja ją widzę, ja w ogóle o tym sobie rozmawiałem. I jakby w połączeniu z wioską, z Dreams, będzie taka magiczna kraina, że hej, aż się prosisz, tu będzie domki z tyłu, mają wyposażenie, naprawdę mega fajna, magiczna kraina, która pasuje nie tylko do krainy Dreams, ale po prostu do krainy snów, do krainy fantazji, wow! Wlatuje to. Nie jest tanie, ale na pewno też wleci. Nie wiem, czy w tym roku, ale wleci na pewno. O, ten zestawik sobie kupiłem wczoraj. Jedziemy dalej. Ten jest w ogóle bardzo fajny. Też by pasowała Asha do tej magicznej krainy. I tak samo to. Rosas. Też wleci na pewno. A to po prostu pracuję jako bardziej dom wakacyjny, dom na plaży i tak dalej. Też wleci. Tą ramkę, jak wiecie, też już kupiłem. Niedawno też się nią trochę bawiłem. No i tak. Hotel, tam pensjonat w zamku, to jest sztos nad sztosy. To jest po prostu wow. Tu po prostu można wstawić
zabić dwa pnącza i mamy domek w klimacie Hidden Side opętany. Tu można tyle rzeczy z tym domkiem zrobić i jest po prostu wow. Na pewno też mocno wow jest, no taka wiarna powiedzmy, może, tak, będę to miasto kiedyś odbudował, to czemu nie. Ale spójrzcie, budka z koktajlami, co tu się dzieje? Mamy menu, mamy bar, mamy huśtawkę, mamy znaki. Tu się dzieje tyle, że po prostu nie kupić tego, to trzeba by po prostu, nie wiem co. Kalendarz eventowy średnio, ale mocno się, mówię, nad tym zestawem na pewno, nawet nie waham po prostu. Ja już tylko czekam kiedy, nie? Jakby czekam kiedy. On już w sumie wyszedł, to mógłbym już. Z racji, że lubię kolekcjonować rzeczy wysokie miasteczkowe, ten zestaw też troszkę rozważam. To już starszość, więc wiesz, zima nie jest rozwijana, trochę szkoda, bo myślałem, że bardziej taka zimowa kraina zostanie rozwinięta. Natomiast podoba mi, mega podoba mi się te strony. Słuchajcie, domki na letnim obozie, must have absolutny. No, kto by z nas nie chciał koczować, tam koczować, być na obozie takim letnim. Łuki może nie. Bardzo nie podobają mi się te nowe łuki strut-shooterowe, które będą gargantuicznych rozmiarów w stosunku do figurki. Po prostu po co jakby naprawdę wyobraźmy sobie to. No i ten oczywiście sporty wodne w obozie kempingowym. Też świetny. Ile tu się w ogóle detalowo dzieje. Słuchajcie, Friends, jak dla mnie, w ogóle aktualnie jest serią, która spokojnie, wiecie, jakby można by zbombardować wszystkie inne serie, zostawić w katalogu tylko Friends i macie wszystko. Macie Friends Kosmos, Friends Miasto, Friends Obóz za miastem. Bagno! Kurde, nie wiem, Friends Sport, Friends Plaża, Friends Wszystko, bo Friends jest bardziej City niż City aktualnie. No, Friends jest bardziej teraz tym, gdzie na podstawie czego możesz zbudować całe miasto. Friends jest też mocno, kurde, jak, nie wiem, Ideasy, bo spójrzcie na to wykończenie, no, znaki do kibelka, wszystko, kurcze. Tu na jednym drzewie tylko się dzieje. Lata motylek, jest ul, jest na listy, tu dwie, naprawdę, detalowość tego to jest master. Jak patrzyłem na ceny, trochę one zwiększyły się, ceny tych Friendsów, ale mnie to nie dziwi, bo naprawdę jest za co. Jest tu przepych, to nie jest, kurde, City, które czasem pachnie z 4 plusem i chodzić do budynku, a tam jest pusto. Nie, tu jest pełno, tu się dzieje, jest detalowość, jest wszystko. Naprawdę, ja mam wrażenie, że w ogóle resztę zestawu LEGO robi jeden team, a tu jest jakby osobny team w ogóle siedzący gdzie indziej, robiący te zestawy i wyprzedzający LEGO o dekadę. No jakby, no serio, nie? Naprawdę, cały ten letni mnie mocno kusi, no to raczej nie, no bo jest pewnie drogie. Ale ta strona mnie cała gdzieś tam kusi i podkusza. To co mówiłem, centrum miast, domki, szpitale, no naprawdę, Friends ma wszystko. Można by wszystkie inne serie wyciąć, jest okej, nie? No, ten zestaw mam, bo naprawdę... Wow, mamy i tematy zwierzęce i wszystkie. No i tak jak mówiłem, i również Space, chociaż boli mnie i no kurde, no właśnie, te Space'owe rzeczy się nie rozwijają i mnie trochę boli. Do tego zaraz wrócimy jeszcze przy okazji też City, prawda? Tutaj też starocie. Fajnie, że City ma tyle stron, no bo tak jak mówię, jest super. Kreator mnie boli, bo za dużo się tu nie dzieje. Słuchajcie, ten domek zobaczyłem, powiedziałem wow, nie? Ale później spojrzałem na cenę i od razu mi wszystko opadło. No nie, no troszkę za dużo. Ładny domek, fajny domek, ale myślałem, że będzie katalogowo za, nie wiem, 270-300, czyli że gdzieś tam później spadnie do 180, ale on spadnie do 300 chyba max, jakby. Więc no nie, że tak powiem. A szkoda, bo jest ładny i w ogóle mało nowości. Ten rollercoaster cały czas jest, bo chcę zbierać wszystkie rollercoastery, absolutnie, więc on też jest mocno rozważany. Poza tym niezbyt wiele się dzieje w kreatorze i to mnie mocno smuci. Poza tym, to jest w ogóle wow, to jest jakiś szok w ogóle dla mnie. Ten zestaw poruszymy sobie temat za tydzień. Bo ten zestaw, słuchajcie, jest katalog, wiecie, od którego roku? 2017. Czy to jest jakiś zestaw, który jest 8 lat w katalogu i jest tam dalej? Czy tam 7, no, nieważne. Poruszymy go za tydzień i w ogóle zabawne, bo tu właściwie wyszedł jego cover, właściwie jego przeróbka. To jest ten sam zestaw, tylko w większej skali. Nawet alternatywy ma te same, pterodaktyl, ten dinozaur. Co się tutaj dzieje w ogóle? To jest jakiś Archiwum X. Ja to za tydzień w filmie pewnie poruszę bardziej. Bo to jest jakiś wow, to w ogóle hitcher, nie? Co się tutaj wyrabia w ogóle z tym zestawem? 7 lat! Kurde, 3 serie w tym czasie odeszły. Nexo, Hidden Sides, no... I pewnie jakieś była jeszcze trzecia, tylko teraz słowo tego zapomniałem. Naprawdę, co tu się, kurde, docy były? Co tu się dzieje po drodze? No i City, Space, fajnie, pięknie, tylko czemu tu nie ma najpiękniejszego zestawu, czyli bazy, wciąż nie ma. I czemu nie ma nowości, co mnie zawsze boi, że oni puszczają te nowości czystego, czy te podwodne. I nic z tym nie robią. I zobaczcie, teraz wydaje dżunglę i w kolejnym katalogu nic z tym nie robią, wydadzą kolejną mikroserię. 5 zestawów i tyle. Dżungla, jakby nie była fajna, super, że Jordan Thunder wrócił, ale nie oszukujmy się, tak szczerze, moim prywatnym zdaniem, ten zestaw będzie odpowiadał za 80% sprzedaży dżungli, bo wszyscy się na niego rzucą, bo Czerwona Panda i Jordan Thunder, a to będzie leżeć i ćwiczeć. Czemu na litość nie dostajemy tutaj żadnych budynków? Nie wiem, jakichś mikrofragmentu chociażby świątyni Majów, czegokolwiek, co może być w dżungli, jaski. No okej, tutaj mam jakieś mikroskałki i coś. A na litość, po co mi pierdeliarnowy helikopter? Po co mi pierdeliarnowy samochód? Pierdeliarnowy kład i pierdeliarnowy samolocik?
Ja chcę bazę, ja chcę miejsce, gdzie oni siedzą i nazywajmy bazą tego czegoś, dwóch stolików i tego. Zróbcie mi 3 razy większą skałę, 2 razy większą bazę i helikopterek niech znika. Po co mi on? Po co mi on? Włożę teraz skrzyneczek, serio? Naprawdę, serio, nie rozumiem po co. Krokodyle, to samo. Zróbcie mi most nad krokodylami, zróbcie mi, nie wiem, cokolwiek, ten hipek musi przed nimi uciekać, bo go dopadł, zróbcie mi legowisko tych krokodyli, a nie samolot. Po co? Jakby po co? Natomiast oczywiście mnie, że jeżeli już te zestawy się będą sprzedawać, to czy dla zwierząt, które duplowaty mają oczywiście odlew, ale jednak, czy ten, ale na macie, jak mówię, 80% sprzedaż to będzie ten zestaw, jakby zobaczycie, tak obstawiam, nie, sam go kupię. Lada już chwila, lada sekunda. Tut City, no właśnie takie zapychacze trochę. Ja się budowam średnio jaram, budowami, więc mnie one nie ruszają. No tak średnio bym powiedział, no i też są też pojazdy, które co jakiś czas się powtarzają. Tak jak na przednim dano walec, co nie jest częsty, tak, to są pojazdy, które co jakiś czas się tam przewijają, więc jest trochę mech. Tutaj okej, cały czas, ale policja była, jest i będzie, żadnych większych nowości nie zalicza. Tutaj tak samo wciąż ten burger tak jest na mojej liście, natomiast mocno na mojej liście wskakuje oczywiście czerwony piętrowy autokar. Wygląda ładnie, jest ciekawy, jest fajny, on myślę, że też się bardzo fajnie sprzeda. Przypuszczam, że w nim jest bardzo mało miejsca, powiedzmy na pewnie 4-5 figurek max. Nieważne, jest fajny. Jest mały, nie potrzebuje gargantycznego autobusu w kosmicznej cenie, ja chcę normalny, cenowo zestaw. I moi drodzy, to jest wow. Ja prędko mówię, no wow, ale nie kupię, bo drogo. Ale później spojrzałem na cenę katalogową, kurczę, spojrzę 500 katalogowo. Ten zestaw też jest bardzo wysoko na liście moich priorytetów i raczej taki, że wpadnie na stówę. On mi mocno przypomina w ogóle zestaw z lat 90. Mocno przypomina, tam też były takie porty i tak dalej. Tu też się świetnie dużo dzieje. Nawet ten pojeździk, który jest świetnym w ogóle, wiecie, takim hołdem dla zestawiku jednego z lat 90. Jest statek, jest port, jest dzieje, można się tym pobawić, można pojeździć, poładować. Chłop łowi ryby, jest plaża, jest budynek, jest restauracja. Wow, to chcę widzieć Lego jak najczęściej. Port więc wleci na 99,9% do mnie w tym roku. I tak samo będzie z tym rollercoasterem. Podoba mi się rollercoaster, będę chciał je wszystkie możliwe zbierać, a ten gamingowy również wygląda naprawdę świetnie. I on w ogóle bardzo fajnie, przez tego mecha głównie, będzie się łączył z tym właśnie space'owym. Tak po prostu, można je pokrzyżować ze sobą. W ogóle wszystkim będę chciał pokrzyżować ze sobą. To się będzie świetnie gdzieś tam prezentować. No i w ogóle ten design, nie? Te kółeczka, wszystko. Jest git. Też wysoka lista moich priorytetów. Nie tylko jest na bardzo niskiej moich priorytetów liście. Czemu? Bo od kilku lat dostajemy tylko mechy i smoki. Mechy i smoki. I jakby nie było ładne, tak może potem podoba mi się ten arena turyniowa. Troszkę dlatego przypominam Mortal Kombat. Lubię Mortal Kombat, ale nic więcej. Podobają mi się figurki z Ninjago, zestawy, natomiast trochę coraz mniej. Oczywiście poza świątynią smoczego kamienia, bo ona jest po prostu piękna, nawet na półkę. To jest naprawdę majstersztyk. Trochę jakby w ręcach, jakby po prostu inna osoba przyszła, skonstruowałem coś, wiecie, na poziomie ideas i se poszła, nie? A reszta robiła mechy dalej, klepała, nie? Jakby tak to dla mnie wygląda. No tutaj wszystko to już było. Mało nowości. Animal Crossing, teraz zero nowości. Troszkę mnie to smuci, bo wahałem się, że trochę nie wejść. Wiecie, seria naturalnie przypomina mi oczywiście Fabulant. Wahałem się jeszcze, co sobie troszkę nie wejść, no bo faktycznie czasem tak coraz częściej mam. Także mam taką fazę, że jakby Lego, wiecie, wydaje te zestawy na przykład na 2 lata i seria znika. Czy właśnie, jeżeli oni przez 2 lata wydają jakąś serię, czy w nią mocno nie wchodzi? Żeby też tak jak w dzieciństwie, wiecie, to był okres Ice Planet, to był okres właśnie Adventures i tak dalej. Nie mieć tego okresu, tych zestawów tego okresu po prostu, a nie mieć go tylko w głowie, nie? I nie wiem, czy nie będę robił też tak w przyszłości. Czyli wydam fazę na aktualną serię gdzieś tam wydawaną i fru. Faza natomiast na Mario nie złapę i sorry, Mario mnie cały czas hashtag back i że ta seria istnieje już 4. rok, to dla mnie jest ogromnym szokiem na pewno, bo ja jej nie wróżyłem 2 lat. Sonic podobnie, chociaż ona chyba dopiero jest 2 rok. Niemniej myślę, że brak nowości tutaj jest już wymowny. Mało też nowości mamy w Minecraftie. Wiśniowy ogród, taki dziwny. Na mnie te drzewa wyglądają jakby jakiegoś budyniu, albo bardziej z piany. W sensie, wiecie, pianki takiej, tej się topiło, coś w tym stylu. Podoba mi się ten statek oczywiście, ale to tyle. Tutaj też tak mimo wszystko średnio. Cały czas oczywiście dom w Pszczeli Ul musi być, wiadomo czemu. Moi drodzy, tutaj dalej mało nowości, mało się dzieje. W Jurassicu Parku też nic się nie dzieje, aczkolwiek z czego się śmieję, to słuchajcie, na poprzednim katalogu na okładce było to, nie było tego w katalogu, to przynajmniej teraz grafik naprawił i rzucił to do katalogu. Harry Potter, wiecie, hashtag w ogóle, ale z tego co zgadam fanami Harry'ego Pottera, to są wieloma rzeczami tu oburzeni i różnych powodów. Ja nie chcę się wypowiadać, bo
Nie dla mnie tu, chociaż kwiatek spoko, mógłby mi na parapecie taki stanąć, gdyby był w normalnej cenie, czyli wiecie, klasykowej czy kreatorowej, a nie Harry Potterowej. Marvel, ten statek absolutnie jest moim maskawem. Waham się też, to był bez precedensu, bo gdybym kupił ten Xaviera Instytut, bo wiecie, ja nie kupuję takich drogich zestawów, ale musicie wiedzieć o mnie, że Marvel, i to jest moje ulubione oczywiście uniwersum, nie DC, tylko Marvel, i X-Men są to, na czym się wychowałem, nie Iron Man, nie Spider-Man, a właśnie X-Men są moim ulubionym teamem. I ten na pewno wleci, tylko jeszcze niech to istnieje. No i może ten, tutaj mamy znów powtórkę pojazdu, który poniekąd był całkiem niedawno. Zabawne jest to, skąd tu powołamy, jakby, no ten, aha, nie, w sumie to jest rokieta. No dobra, jest podobny. Miałem powiedzieć, że to jest mikro ten, jakby tamten, ale nie. Tutaj te mnie nigdy nie jarały. I kalendarz adwentowy, póki co za wiele też chyba nie wiemy, tam nie ma wszystkiego ujawnionego, ale też raczej nie. W tym roku kalendarz adwentowy leci mi ze Star Warsu, bo Ahsoka przede wszystkim. Tutaj widzę te boty, Lego nie traci na nie formy, wciąż są wydawane, no i no, Batman w ogóle tak samo. Tutaj ja też mam wrażenie, że podpisali z Lego z Batmanem, wiecie, umowę na 20 lat i nie mogą go wrócić z katalogu, choćby chcieli, no bo tu nowości tak rzadko po prostu wychodzą. Okej, okay, ten Batmobil jest bardzo ładny, bardzo fajny retro Batmobil, nie, ale jakby... No nie. Reszta nie. To nie jest ładne, to nie jest ładne, to jest takie, no dalej jakby też kupili patent na mechy i boty i nie mogli ich przestać. I nie, na tą szkoda, że się zwija, bo to był fajny adventure, że się kupiłem. I Star Wars, mamy kolejnego bota Luke'a Skywalkera, fajnie, ale to chyba też się średnio sprzedaje. I tu mam oczywiście aferę groźną, wiecie, hop hula po kilka stów lekko. Jeb, zestaw za 50 zł, proszę bardzo, brawo. Ten zestaw mam, chociaż jeszcze nie zbudowałem, ten pewnie też leci, bo jest przefajny, no i dwa figury, które też robi oczywiście swoje. I znowu to mamy jeszcze tylko Mandalorianina właściwie, gdzie też obydwa wlecą, chociaż nie oszukujmy się, to znów powrót do klasyki Battle Packów, czyli kupujemy ten zestawik tylko nie dla konstrukcji, która sobie z jakimiś, wiecie, kilkoma klockami po co, ale dla figurek i to samo tutaj dla Paza Weasley. Też pewnie go kupię. No i oczywiście dla samego Moffa Gideona. Tego nie kupię, bo póki co ten back jest niezbyt eksploatowany. Oby był bardziej, bardzo bym tego chciał. Grogu już gdzieś tam mam, więc tego nie. Swoją drogą nie ma tutaj z Akolity właśnie zestawów. Może zbyt wcześnie. Jeszcze tu było, żeby go wydawali. Są Sasuke, gdzie już dużo z was pewnie o Sasuke zapomniało, bo nie uważaliście go za dobry serial. Ja moim zdaniem był niezły. Na pewno mega jest w ogóle polem do rozwinięcia dla naszego uniwersum, no bo zaraz tam będzie, że przecież wiecie, ci co zostali, ta co została na tamtej planecie, już teraz, coś z tego powstanie, pytanie czy nie, wiecie, coś z Yuuzhan Vongami, coś w tym klimacie. Tutaj absolutnie ten Lambo musi, jest przepiękny i tak samo jak Utopia, to muszą zrobić zanim zniknie. Poza tym nie jestem wielkim fanem Spitzenpiosów, ale chyba zacznę powoli, bo ostatnio kupuję sobie coraz więcej Hot Wheelsów i podobają mi się coraz bardziej te autka, chociaż ja nigdy nie byłem autkowcem. I Technik, to jest też jakaś masakra, bo tu za wiele nowości nie mamy. Nie mamy właściwie w ogóle nowości, co mnie zastanawia. Znaczy, nowości chyba były, tylko ja po prostu, wiecie, technikami w ogóle, więc jeżeli są jakieś nowości, ale nie ma w katalogu, napiszcie mi coś w komentarzu. No i moi drodzy, coś co powinno być osobnym katalogiem, bo już teraz jestem od dawna zdania, że to dla dorosłych mogło mieć osobny katalog na 20 tam 30 stron, ale powinno tak mieć. Wiecie, bo przyciągłoby uwagę dorosłych, a czasem oni nie sięgają po te katalog dla dzieci. Powinno mieć. Czemu nie ma? Nie wiem. Niemniej tutaj też zbyt wiele nowości nie ma. Te kwiatuszki myślę, że na pewno kiedyś kupię, bo są po prostu fajne kwiatuszki po rozstawieniu po domu. Harry Potter nie. Te są znowu za drogie. Ten za mały, mam zwykłego tego, no, za mały jest. No i koniec. No i moi drodzy, koniec. Moja opinia o tym katalogu, go sobie przejrzeliśmy, poznaliście. Docencie Friends, bardzo was proszę, bo to świetna seria. Friends, miałem na myśli Dreams, ale Friends też. Friends, tak jak mówię, mógłby zastąpić właściwie całe Lego na tą chwilę. Fajnie zrezygnowało tam z tej różowości, jest bardziej zwykłe. Dreams jest też świetną serią. Poza tym nie mamy tu jakichś nowości porażających. Brak żadnej nowej serii, ale okej. Były katalogi lepsze w ostatnich latach, na pewno, może nie ten z pierwszej części tego roku, ale w 2003 był naprawdę mocnym katalogiem, gdzie głowa pękała od tych nowości, co tu kupić i tak dalej. Tu jest okej, okay, tu jest dobrze, ale dalej tych nowości must have mam na palcach jednej ręki i dobrze, bo w końcu będę mógł je po prostu sobie kupić, a nie tylko gadać, że kupię, a później nie kupię, bo wiecie, bo brak budżetu. Chociaż i tak mimo wszystko tutaj będę bardziej nadrabiał te starości, które wciąż miałem kupić, ale dzięki temu, że mam trochę tego oddechu, mogę to zrobić. Jeszcze oddechu, wiecie, teraz są ideasy i tak dalej, no nieważne. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się za tydzień w filmie pod tytułem Co tu się dzieje z tym dinozaurem, czy jakąś też nazwę. A ci dzięki, że byliście. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!